Witam serdecznie, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Co się wydarzyło? Był wypadek, wydaje mi się, że stłuczka z takim samochodem. Aha. Pan ma problem z zadechaniem, ale chyba jest po prostu w szoku. A pan jest kim? Przechodniem. O, bardzo nam miło, że pan pomaga. Rozstawi pan ten trójkąt? Mogę rozstawić. Super. To będą samochody jechały, będą mijać to miejsce. Dobra. Przejdź się tam, tam jest poszkodowana, a ja tutaj porozmawiam z panem. Witam serdecznie. Pan mówi po polsku, czy nie? English. English, only English? Yeah. Okay, what happened? I was turning from that side, I was turning, then I was almost here crossed. Yes. And the guy was like coming speeding, then maybe tried to brake, then he hit me here. Yeah? Yes. On this side. Okay. I was almost like crossed, like facing this direction. Okay. Are you after accident unconscious? Or not conscious, but my chest is there. Feel pain on chest? Yeah. Are you have belt? Yeah, I was having belt, but I moved there. Okay, I open door. I check your body, okay? Okay. Pupils, show me. Okay, everything is okay. When you feel pain, you said me, okay? Okay. Hands, give me. Next. Yeah, epic. Okay, show me. Do you want to go to the hospital? I don't know, if you say I'm fine, I just say my chest is the one which is in pain, but I wanted the police to be here so that I can get this done. Okay. But I don't know how you check my chest, because my chest is the one which is like having a bit of pain. Okay, dobra. Sit here. Lepiej się od pasa bardziej. No. Powiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba, to on pojedzie do szpitala. Idę teraz powiedzieć zespołowi. A tam jest ten, co się z nim spotkał. Zaraz wrócę. I drugi jest Klein, będzie prawdopodobnie w bandażu. Siemano. Siema kochana. Się warto witać, człowieku. Tam jest pan też uraz głowy, tak? Siema mordo. Tam jest Afroamerykanin. Co? Są ranne? Tak, są dwie. Są dwie ranne. A ja tą głowę pójdę. To ja tylko przekażę. Tam jest ból w klatce piersiowej od pasa, tak? Siedzi za kierownicą. Dwie osoby. Dwie osoby z dwóch różnych pojazdów. Tak jest. Bez utraty przytomności, od pasa go boli, boli go prawy łokieć. Można go do ambulansu śmiało zabierać. Ja idę jeszcze zobaczę to. Nieśmiertelny Pawsiu. Siemasz, mordo. Ja mam też rękawiczki. Siemasz, kochany. No dobrze, widzisz, żyje. Co tutaj się za... Dzień dobry panu. Pan po polsku mówi? Tak. Całe szczęście, bo tamten po angielsku. Nawet tłumaczyłem, w tym też nie rozumiał. Nie, ale ja się dogadałem, boli go od pasa. A pan był kierowcą, tak? I była pasażerka jeszcze w tamtym samochodzie, ale uciekła i dostała. A to Polka była? Polka, tak. Polka. Na pewno nie chce pan jechać. Na pewno pan nie chce z nami jechać do szpitala. Pan się uderzył w głowę. Nie czuję takiego jakiegoś dyskomfortu, oprócz trochę nerwów. Tak? No to na pewno, tak. No. Dlatego się pytam, czy stracił pan przytomność, czy wszystko pan pamięta. Nie, no adrenalina pozwoliła mi na to. A to już są wrażenia auta? Nie, to twarde auto. Ale dobre, tam była jakaś dziewczynka i dała nogę. Kobieta, taka blondyna w okularach dała nogę. Aha. Powiedział, że jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to on nie musi jechać do szpitala, ale jeżeli zespół zdecyduje, to on pojedzie. Także podejrzewam, że tak samo jak tutaj. Miło. Jak miło. To chodź, bo potrzebuję tłumacza, a wiem, że ty jesteś wyspecjalizowany. Pan był z pasażerką? Nigdy nie wiadomo, tak. A pasażerka sobie uciekła, tak? No tak, ale nigdy nie wiadomo. Ale pasażerka była z tyłu czy z przodu? Z tyłu chyba. Z tyłu i dostała ten. Auto się kierowało na nią, nie? A czyli było tutaj, było uderzenie, a te drzwi się otwierają się. Okej. Poszkodowany przekazany zespołowi ratownictwa. A teraz mamy informację, że jest wypadek motocyklisty. Leć tak jak nawigacja mówi. Siema, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Jak sytuacja? Duży palec ma tu otarcie, jeśli chodzi o jakieś tam urazy, większych nie ma w badaniu urazowym. Aha. Narzeka nam, bo palec duży u lewej stopy, no i ma ten opadek tutaj, nie? I duży, jeszcze na drugim kolanie jest, tu też. Dobrze, zaraz rozetną, będą ten. Dobra. Pani była kim? Kierowcą. Motocykla? Tak. Była pani w jakich butach? Motocyklowy tutaj obok. A, no dobre buty pani ma. Dobra, super. W badaniu urazowym coś znalazłeś, czy nic? Tylko to otarcie tutaj, nie? No i ten palec, nie? Straciła pani przytomność, czy nie? Nie. Pani spojrzy się, na którąś ocenię źrenicę. Dobra, symetryczne. Wyszczerzy zęby. Dobra, zmarszczy czołek, by była groźna. Na pewno ma złamane palce. Proszę mi ścisnąć ręce mocno, tak jak pani mi chciała mi krzywdę zrobić. Dobra, dzięki. Dobra. Zaraz zobaczymy tą stopę. Spokojnie. Są strażacy, jak oni są, to już będziemy uratowani. Dobra. Pani posłucha mnie. Tu pani coś czuje? Ale boli? Dobra, tu coś boli? No to tylko ten palec. Cześć, witam cię serdecznie. Pani motocyklistka bez utraty przytomności. Jedyne czego doznała to urazów kończyn dolnych, ale złamania prawdopodobnie palucha u stopy lewej i otarcie na skórka. Siema przyjacielu. Cześć. Cześć kochany, witam cię. Źrenice symetryczne, neurologicznie bez powikłań. Tu strażacy ogarnęli. Tylko zaopatrzymy jej te otarcia i jedziemy do ambulansu. Miednica stabilna, swoje nowe w porządku. I będzie cieplutko pani. Dobra. Tu głowa, tak? No. Dobra. Dobra. Każdy sobie niech weźmie z boku, pasów nie trzeba, bo my będziemy panią zabezpieczać. Poczekaj. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ale poszliście, no? A, trudno. Raz, dwa, trzy. Dobra. Zapnijmy sobie pasem dla bezpieczeństwa jednym. Chociaż jeden. Dobra, i delikatnie ściągam. Dobra, tutaj trzymaj to. I od głowy jedna osoba. Raz, dwa, trzy. Dobra. Pyknął? Pyknął. Pani miała bardzo dobre buty motocyklowe, wiesz? Jeszcze jedno dobre. No, fajnie. I kurteczkę i wszystko. Dzięki, kochanie. Dzięki. Która jesteście straż? Falenty. Gratulacje, bardzo fajnie ogarnęliście temat, naprawdę. Odjeżdżając z miejsca zdarzenia nasuwa mi się jeden wniosek. Współpraca ze strażą pożarną to czysta przyjemność. Zauważcie, jak kolejny raz udzielili pomocy. W szeregach strażaków są ratownicy medyczni, są ratownicy KPP. Naprawdę profeska. Jeśli chodzi o nazwę już straż pożarna, to nie tylko gaszenie pożarów, ale też udzielanie pomocy. Jak widzicie, osoby na patrolu wymieniają się. Obowiązki zawodowe. No tutaj karawa jest w lewo albo w prawo. Tam. Dobry. Dobry. Ktoś potrzebuje pomocy? Nie. Nie, nie ma rannych. Nie. Dobra. Siema. Nie ma poszkodowanych? Nie ma. To nie tutaj. Na kolizję to tam z tyłu stoi. Na kolizję to z tyłu. Aha, ale są poszkodowane osoby, nie wiesz? Nie, to wszystko jest w porządku. A, dobra. To lecimy dalej. Hej. Przepraszam, pan nie do nas, nie? Nie. A, bo wyszedł z tyłu. Gdzieś z tyłu. Ale tam nie ma poszkodowanych. Tam gdzieś? Tak. Ktoś przejeżdżał, zobaczył, że stoi policja na niebieskich, więc wezwał pomoc, nie pytając się, czy takowa jest potrzebna. No i dobrze, że nikomu się nic nie stało, ale mogliśmy być potrzebni gdzieś indziej. pędzimy dalej. Cześć. Tu pani jest poszkodowana, pójdzie komorem. Witam serdecznie, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Co się wydarzyło, pani powie? No, przylutował mnie tamten tir, co stoi na boku, tu z tej strony. Parę razy mnie obróciło i na coś panią teraz najbardziej boli? Wie pan, co plecy mnie zaczęły boleć. Dobra. Pani sobie siada tutaj, pupą, nogami na zewnątrz. Co mamy, Marcin? Poświecę światełkiem. Proszę zamknąć sobie oczęta na moment, żeby pani miała komfort. Zimno pani jest, czy nie? Zimno bardzo. Już przykro. No właśnie. Tak. Wszystko będzie dobrze, już panią okryję. W którym miejscu panią bolą te plecki? Tu na dole. Dobra, podtykam panią, to boli czy nie? Nie. To? Nie, to tak jak pan uciska, to nie, tylko tak, taki ból mam, taki coś jak zakwas, tylko taki inny. Przepraszam panią. Zrobię z panią taką królewnę złotą. Będzie dobrze. Pani otworzy oczęta na moment, sprawdzę źle, to jest symetryczne. Nie ma dać. Dobra. Pani zgłasza się ma. Co wy pani zrobiliście? Pani zimno jest, wiesz, bo już jakiś czas odpadł. Pani zgłasza ból kręgosłupa. Obróciło 2 razy auto. Powolutku. Zapraszam panią do ambulansu. Ogarnijcie się, zaraz pogadamy. Tylko jedna osoba poszkodowana. Dobra. Powolutku. Tu będzie pani cieplej. Tam też. Zamoczymy tą drugą panią też, bo ona też zmarznięta będzie. Zaraz się ją zajmiemy. A ta druga pani z panią jechała? Nie, przyjechała tu. Zimno pani jest? Nie, jest okej. Jest okej? Okay? Bo może pani wejść do samochodu, nie, się ogrzać. Tak? Dobra. Coraz zimniej jest. Tak. No słyszałem właśnie. Chyba, mogę uciec? Aha. Ona zjedzie czy zostaje? Boli ją w plecach. Aha, czyli ból pleców. Tak, ból pleców, zapięta w pasy. W odcinku lędźwiowym pacjentka pozostaje na miejscu. Dobra, jeżeli chodzi o pan z Kaliningradu, pamięta przebieg zdarzenia, nie potrzebuje żadnej pomocy medycznej. Powiedziałem, żeby czekał na policję. Dobra. Jedna masz jakiś znanek, a druga trzeba iść. Tutaj masz, zobacz. Zabezpiecz go, żeby nie zjechał, to ci wyciągnę kluczyki. To zabezpiecz. Ale się zablokowały, dobre. Jak widzieliście, stały element gry to S8. Dzieje się tutaj. Można powiedzieć, że śmiało byłoby postawić tutaj punkt medyczny i byłoby sporo roboty. Tutaj na szczęście tylko straty materialne. Do auta się spotkały samochód ciężarowy z samochodem osobowym. Po badaniu wstępnym przekazana poszkodowana zespołowi ratownictwa medycznemu, a ten zdecydował, co dalej z poszkodowaną. A my udajemy się dalej do swoich obowiązków na patrolu. Siema, doktor. Jazda w taką pogodę skuterem na letnich oponach, kiedy w nocy ma być -6, no to rzeczywiście jest hardcore. Ale ważne jest to, by pamiętać, szczególnie ci, którzy dostarczają jedzonko, że opony zimowe to podstawa. Są takie, można je zamówić, a bezpieczeństwo tu jest priorytetem. Tutaj akurat niewielkie obrażenia dłoni, otarcie, można powiedzieć, skóry. Na miejscu zespół nie potrzebował naszego wsparcia. Udajemy się dalej. Siema. Cześć. A, nie wiemy, czy nie ma nikogo w środku. Nie wiadomo, czy ktoś się zwęglił, czy nie, nie wiem. Nie wiadomo. Problem był z kondosem w ogóle, jak to jest takie szyby antypłomieniowe, nie? No tak, tak. Oki tam dobrze walczą jeszcze. Siemano. Będziesz wchodzić do środka? Dobrze. A teraz kolejne roty przygotowują się do wejścia do środka. Jest spore zadymienie, widać, że szyba wybrzuszyła się. Ty jesteś OSP? Czy tu też OSP przyjechało? A, fajnie. To nie jedno. Tak? A ile OSP tu przyjechało? Bośniaki przyjechały? Nie. Chyba trzy OSP, tak? A reszta to jest PSP. Dobrze. Pan może kiedy będzie można do domu wrócić? Już się pytam, ale chyba już można. Pani się pyta, czy może wrócić już do domu tamta. No oczywiście, już do domu. Już można! Dobra, super. Pani wraca, pani zmarznie. To nie chodzi o mnie, ja wzięłam dwa psy, kota, wszystko z domu. A to pani zabiera menażerię i do domu z powrotem. Dobra, dzięki. Do widzenia, miłego wieczoru. Do widzenia. Nikogo nie uwidoczniono. Zasuwamy, ogrzewajcie się. Dobra, spierdziłam. Trzymaj się, mordeczko. Pa, pa, hej. Sprawdzę jeszcze, jakie mam możliwości wyjazdu. Siema mordko, puścisz mnie tym małym ambulansem? Dobra. Dziękuję ci bardzo. Ja cię wyprowadzę. Poczekaj. Dzięki. Kolega strażak mnie wypuścił. Możemy sobie spokojnie, bezpiecznie wycofać. Sklep z elektroniką. Pożar wewnątrz. I to taki dosyć dynamiczny, dlatego że aż wydeło witryny na zewnątrz. Na miejscu straż pożarna w trakcie akcji gaśniczej nie uwidoczniła osób poszkodowanych, a więc straty tylko i wyłącznie w mieniu. I całe szczęście. Po to są ubezpieczenia, żeby takie rzeczy pokrywać.